Zakasali rękawy i ruszyli do pracy. Mowa o mieszkańcach Gostomi, którzy własnymi siłami odrestaurowali salę do spotkań, zagospodarowali plac przy remizie oraz uporządkowali miejsca rekreacyjne w wiosce. W ciągu właściwie ostatnich 3 lat trochę zostało u nas zrobione, bo pisaliśmy kilka projektów. Wykorzystaliśmy też fundusz sołecki, wykorzystaliśmy nagrodę z Urzędu Marszałkowskiego. Teraz startowaliśmy też w Działaj Lokalnie. Wszystkie te rzeczy były typowo związane z przyrodą, z zagospodarowaniem terenu, z integracją ludzi. Ja oczekuję od wszystkich mieszkańców wszystkich naszych wiosek właśnie, żeby ta inicjatywa lokalna jak najbardziej się rozwijała i żeby sołectwa poszczególne się angażowały osobiście, żeby poszukiwały również środków zewnętrznych, nie tylko gminnych. W 2016 roku dzięki środkom zewnętrznym mieszkańcy wybudowali boisko sportowe przy szkole podstawowej. Dzięki tej idei między innymi synowie pani Judyty mogą w sportowy sposób integrować się z rówieśnikami. Korzystają praktycznie codziennie. Nie tylko dzieci tutaj z wioski, ale też z sąsiednich miejscowości przyjeżdżają, spotykają się, organizują sobie różne i turnieje i spotkania towarzyskie. Jak powiedziałam, zarówno na tym małym boisku tutaj przy szkole i przedszkolu, jak i z tyłu na tym boisku dużogabarytowym. 17 tysięcy złotych. Tyle stowarzyszenie z Gostomi pozyskało ze środków gminnych na remont klubu Świetlicy. Dołożyli swój budżet sołecki i rozpoczęli gruntowny remont obiektu. Co było najważniejsze, tutaj się bardzo zaangażowała nasze dzieci, takie naprawdę dzieci 12-11-latki plus młodzież. No i oczywiście każdy tam jakiś fach ma w ręku i udało nam się właściwie prawie całkowicie sami zrobić. Okna żeśmy powymieniali z pieniędzy, bo projekt żeśmy pisali na OSP i dostaliśmy pieniądze, to okna żeśmy powymieniali. No i widać w remizę tego świętego Krzysztofa, nam tu taki jest malarz u nas w wiosce, nam namalował. No i tak działamy. Ta świetlica została gruntownie wyremontowana, zostały zbite tynki, wymieniona podłoga, wykafelkowane, nowe oświetlenie, no właściwie całkowity wystrój nowy, nowa toaleta. Obok remizy powstał zielony plac pod namiot biesiadny oraz nowe parkingi. Tereny, które są teraz zagospodarowane, tu widzimy za nami ten cały plac po byłym przedszkolu, że jest zagospodarowany, jest piękny, ma w tym być miejsce, ławy jeszcze mają powstać, gdzie można będzie się spotykać i jakieś imprezy lokalne robić. W centralnym punkcie wioski znajduje się sporych rozmiarów skarpa. Dziś pięknie uporządkowana i obsadzona roślinami, ale nie zawsze tak było. Zagospodarowaliśmy naprawdę potężną, wysoką skarpę, na której było mnóstwo śmieci, która była zarośnięta, która takim właściwie była jakby śmietniskiem, nawet bardzo, powiem, niebezpiecznym. W tej chwili jest to fajny teren, bardzo przyjemny. Dzięki społecznej pracy mieszkańców Gostomi wioska pięknieje. Na tych pokazanych inwestycjach sołectwo nie zaprzestaje prac. W planach mają jeszcze kilka ciekawych pomysłów.